Witam, dziś zrobimy sobie kolejny świetny przepis na zaprawę. Tym razem będzie to fasolka szparagowa. Mam przepis od siostry, a nie jestem gołosłowny. Wydębiłem od niej jeden słoik właśnie tej fasolki. Ona tutaj troszeczkę jest z papryką. W świetnej zalewie. Po prostu mega super. Smakuje przepysznie. Do tego słoika wrócimy na końcu. Ja wam pokażę, co z nim zrobić. I to też jest patent mojej siostry. Lub patent. Ona tak po prostu robi. Robiła tak nasza mama. Więc przepis już ma parę lat. Pokażę wam, co z taką fasolką zrobić po otwarciu. Właśnie zimą, jak chcemy ją zjeść do obiadu. Ale na razie tą fasolkę sobie odłożymy. A wrócimy do tej, którą my musimy dzisiaj sobie zawekować, żebyśmy mieli właśnie taką świetną na zimę. I więc tak, fasolkę już mam pokrojoną, jak widzicie. Na gazie mam stawiony garnek z wodą. Woda się już mi gotuje. Woda jest osolona, ja tam teraz wrzucam tą fasolkę i ugotuję ją al dente. Co to znaczy? To znaczy, że ona będzie jeszcze delikatnie twardawa. Dlaczego? Dlatego, że musimy pamiętać, że jeszcze te słoiki będziemy pasteryzowali później 10 minut. Więc jak ona by była ugotowana idealnie, no to by się nam rozleciała później, nie? Także robimy ją tak, żeby była delikatnie chrupiąca. Mogę wam podać czas, w którym ja to będę robił, aczkolwiek wiadomo, ilość fasolki, jak stara jest ta fasolka, jak duża, to wszystko ma wpływ na ten czas, więc musicie to po prostu sobie spróbować. Kto robił fasolkę, ten wie, o co chodzi. Trzeba po prostu wziąć kawałek, spróbować, jak smakuje, i wtedy będziecie wiedzieli, czy ona już jest gotowa. Więc gotujemy ją tak, żeby była lekko chrupiąca. Więc tak, moja fasolka już jest ugotowana. Tak wygląda, jest fajnie chrupiąca. Na pewno tego nie słyszycie, ale jest, no, jest taka, lekko mówię, chrupiąca, i taka ma być. Wspomnę tylko, że przelałem ją zimną wodą, żeby się już dalej nie gotowała. I teraz co potrzebujemy? Potrzebujemy zalewę. Na zalewę użyjemy 1 litr wody. Woda zimna. Może być letnia. Możecie później to zagotować. To zależy od was, ale ja wam pokażę, jak to się robi według przepisu. Litr wody. Oczywiście woda czysta, najlepiej mineralna. Do tego łyżeczka soli, mała łyżeczka soli, łyżka cukru i 1/4 szklanki octu. U mnie w tym wypadku ocet spirytusowy, 10%. Można podmienić na winny, można podmienić na jabłkowy w tej samej ilości. Ja wiem, że tam procenty później są inne, ale spokojnie podmieńcie na inny ocet, jeśli chcecie, byle było go tyle samo. Mieszamy. I tym samym zalewa jest gotowa. Musicie dobrze rozpuścić ten cukier. U mnie tam trochę jeszcze zostało. Jeszcze chwilę pomieszam, ale nie będę tego przedłużał. Przygotujemy sobie słoiki. Więc do słoików będę wkładał kawałek papryki, ten kwiat kopru, cebulę i czosnek. Zaczynamy od tych kwiatów. Po prostu bierzemy jeden i układamy na dnie słoika. Czynność powtarzamy w każdym słoiku oczywiście. Teraz bierzemy cebulę i po jednym takim krążku na dno słoika wkładamy. W ten sposób. I teraz na dno też każdego słoika wkrawamy po kilka płatków czosnku. To nawet nie jest cały ząbek, te ząbki są dosyć duże, powiedzmy 3/4 ząbka czosnku. Ok. No i teraz przy pomocy mojego lejka, to już znacie, będę tutaj wkładał właśnie fasolkę. Mimo tego, że ją przelałem zimną wodą, ona jeszcze paruje. Tak to wygląda. 800 gramów fasolki to są idealnie 4 takie słoiczki półlitrowe. I zaraz wam pokażę, co robimy dalej. I teraz tutaj poukładamy sobie paprykę. Dosłownie po kawałku.
Oczywiście możecie sobie też to zrobić tak, że na przemian sobie poukładacie paprykę z fasolką, wtedy to będzie bardzo ładnie i kolorowo wyglądało. Ja to robię po prostu w ten sposób, że do góry kładę paprykę. Tak wyglądają moje słoiki. Tutaj zużyłem około większą połowę papryki. A teraz rzecz bardzo ważna, zanim zalejemy to zalewą, pokażę Wam, co musimy zrobić. Do każdego słoika wlewamy łyżkę oleju. Ten olej później wypłynie na wierzch i on dodatkowo będzie zabezpieczał Wam fasolkę i paprykę przed zepsuciem. Gdyby się tam, nie daj Boże, jakieś powietrze dostało, czy coś, cokolwiek by się z tym stało, ten olej po prostu nie dopuści do tego powietrza, do tej Waszej sałatki z fasolki. Będzie on po prostu po wierzchu pływał i będzie to wszystko zabezpieczał. No i co teraz? Teraz zalewam to zalewą. No i to wszystko. Zakręcam szczelnie wieczkami. Wieczka wyparzone. Oczywiście jak najbardziej trzeba przyjechać tutaj palcem. Wieczka, taki dobry sposób, stary patent jest taki, żeby wieczka od spodu były suche. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Więc dokręcam. Najważniejsza jest ta gumka w środku, ta biała otoczka. Dokręcam. Teraz taka bardzo ważna rzecz. Pasteryzujemy 10 minut pod przykryciem, ale to jeszcze nie koniec. Czekajcie, ja Wam pokażę zaraz tą fasolkę, którą dostałem i pokażę Wam, jak ją przygotować na stół, kiedy zimową porą sobie otworzycie taki słoiczek przepysznej fasolki, jak ją przygotować, żeby była naprawdę jeszcze lepsza, żeby była naprawdę z wykopem. Więc jeszcze czekajcie, zaraz zobaczycie, co dalej. A to wkładam do garnka i pasteryzuję 10 minut. Więc po wysypaniu tej sałatki już do słoika, oczywiście bez wody, co robimy dalej? Jest powiedzmy już zima, taką sałatkę przeniesiemy sobie z piwnicy i teraz musimy ją jeszcze wzbogacić troszeczkę kilkoma prostymi sprawami. U mnie czerwona cebula, oczywiście może być biała, może być szalotka i jakakolwiek, jaką macie pod ręką. Kroimy w drobną kostkę, dodajemy do sałatki. Dodajemy świeżo zmielonego pieprzu. Oczywiście można to jeszcze sobie teraz delikatnie do smaku posolić. I jeszcze wlać, w moim wypadku to będzie oliwa, ale normalnie dodawało się kiedyś olej. Dodajemy dosłownie parę łyżek. No i wszystko mieszamy. I w ten sposób taką odświeżoną sałatkę właśnie tą cebulą, tym pieprzem świeżo zmielonym i z tą dodatkiem oliwę podajemy do obiadu. No rzecz naprawdę fantastyczna. Gorąco polecam. U mnie w domu kiedyś właśnie tak się jadało fasolkę. Naprawdę przepyszna. Nie trzeba tego gotować, tak jak w niektórych przepisach, 2,5-3 godziny, bo wkłada się ją surową. Tutaj ją po prostu sobie podgotowujemy, że jest delikatnie chrupiąca. Później ona jeszcze sobie dojdzie te 10 minut, jak będziemy ją pasteryzowali. Świetna rzecz, szybko się to robi. No i co? Polecam i do zobaczenia, do następnego mojego filmu.